Bartek od ponad roku jest singlem i regularnie umawia się na randki. Nie jest pijakiem, dobrze zarabia, nie mieszka z mamą ani nie wstawia sobie selfie z WC na Facebooka. Ale do tej pory miał po prostu pecha. Albo nie przypadł do gustu nowym kobietom, albo one nie przypadły jemu. Ale pewnego dnia w końcu spotkał Patrycję. Osobę, z którą niesamowicie mu się rozmawiało i na pierwszym spotkaniu 5 godzin minęło w mgnieniu oka. Podobnie zresztą wyglądało drugie spotkanie następnego dnia. Ale już na kolejnym dowiedział się czegoś strasznego. Czy okazało się, że Patrycja kiedyś była mężczyzną? Nie. Jest uzależniona od heroiny? Też nie. A może należy do ultralewicowej partii Razem? Na szczęście też nie. Okazało się, że jest od niego 8 lat starsza. I jej czaru prysło. Pytanie, czy duża różnica wieku między partnerami rzeczywiście musi być przeszkodą nie do pokonania? Absolutnie nie, ale warto poznać niebezpieczeństwa, które się z tym wiążą. Zacznijmy od tego, że za stosunkowo normalną rzecz uważa się, kiedy to mężczyzna jest starszy od kobiety o kilka lat. Jeżeli ta liczba jest większa niż 10, to już zaczyna to dziwnie wyglądać. Jeżeli to kobieta jest starsza o więcej niż te 3-4 lata, to również u jej partnera mogą już się pojawiać pewne logiczne rozterki. Kluczowe jest tutaj słowo logiczne, bo twoja podświadomość nie pyta o wiek i nie wybiega w przyszłość z wyobrażeniem sobie tego, jak wasz związek będzie wyglądał za kilka lat. Możesz się zakochać w osobie, która jest znacznie starsza lub młodsza od ciebie, pod warunkiem, że będzie dla ciebie atrakcyjna na wielu poziomach, będzie dla ciebie wyzwaniem i do tego spędzicie ze sobą wystarczająco dużo czasu. To są trzy niezbędne warunki do zakochania. Problem może pojawić się wtedy, kiedy związek trwa dłużej, mijają lata i prędzej czy później minie też faza zakochania. Opadnie wtedy między wami namiętność i wasza relacja stanie się bardziej dojrzała. I skończy się idealizowanie siebie nawzajem. Im starszy jesteś od swojego partnera, tym szybciej będziesz tracił na atrakcyjności, bo twoje ciało wcześniej zacznie się starzeć. Z tego powodu twój partner będzie nieco bardziej niż inni narażony na pułapkę namiętności, o której mówiłem w innym filmie. Oprócz tego, kiedy w waszym związku będzie kryzys, a prędzej czy później mniejsze lub większe kryzysy na pewno będą, to logiczny argument o różnicy wieku może dodatkowo osłabiać jego chęci do ratowania związku. Jak w takim razie zmniejszyć takie ryzyko? Po pierwsze, zawsze dbaj o siebie. Dbając o zdrowie i sylwetkę możesz wyglądać o wiele lat młodziej niż twoi rówieśnicy, którzy nie będą tego robili. Twój partner będzie tego świadomy, dlatego również w jego umyśle argument o dużej różnicy wieku nie będzie aż taki silny. Po drugie, dbaj o swój związek i pilnuj równowagi uczuć. Nie próbuj zatrzymać swojego partnera za wszelką cenę, bo wtedy będziesz go od siebie odpychał. Po trzecie, zaakceptuj to, że jesteś starszy i nie narzekaj na swój wiek. Jeżeli będziesz się czuł z tego powodu gorszy, to będziesz tracił na atrakcyjności i tylko spotęgujesz ten efekt. O tym, jak pozbyć się kompleksów, mówiłem na tym nagraniu. Podsumowując, oczywiście różnica wieku w związkach jest ważna i warto zwrócić na nią uwagę, zwłaszcza jeżeli dopiero poznajesz jakąś nową osobę, ale jeżeli już jesteś w takim związku i dobrze ci się układa, to, że nawet jest duża różnica między wami, wcale nie oznacza, że prędzej czy później ten związek musi się rozpaść. Wręcz przeciwnie, jeżeli będziesz o niego dbał, zwłaszcza pamiętał o tych trzech rzeczach, o których mówiłem na tym nagraniu, to masz bardzo duże szanse, że przetrwa nawet do końca życia. A jeśli chcesz sprawdzić, jakie konkretnie to są szanse, to zachęcam cię, żebyś już teraz rozwiązał w 100% darmowy test związku, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl. Jak zwykle zachęcam też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. A na teraz to już wszystko. Na koniec pozdrawiam cię gorąco z przepięknej Tajlandii, a dokładniej z miasteczka Chiang Mai. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.